Kochani, to, że są tutaj z nami dzisiaj nasi przyjaciele z Czech i Słowacji, a na obozie w Puszczy były jeszcze osoby z Rumunii, z Chorwacji, to pokazuje, że Puszcza Białowieska to nie jest nasza prywatna sprawa, to nie jest nasz folwark, to jest dziedzictwo narodowe całego świata, które musi zostać zachowane. Dlatego mamy dzisiaj tutaj z nami naszych przyjaciół ze Stowarzyszenia Słowackiego Wilk. Mamy również czeskich przyjaciół, Chnut i Ducha. Oni są tutaj z nami. Oddam im teraz mikrofon. Powitajmy ich bardzo gorąco. Dobrý deň, ako ste počuli, prišiel som zo Slovenska a my máme tiež vrstníkov, ale musím povedať, že vaši vrstníci majú krajšie hlasy. Také strany. Proszę Państwa, ja postaram się tłumaczyć, większość z Państwa na pewno rozumie to, co ja mówi, bo wszyscy mówimy głosem przyrody. Natomiast dla tych Państwa, którzy by nie rozumieli, postaram się to, co Juro powiedział, przetłumaczyć. Juro powiedział, że tak jak Państwo byście zauważyli, przyjechał ze Słowacji, przyjechał chodzić w Puszczy Białowieskiej i też mają leśników na Słowacji, ale nasi leśnicy mają zdecydowanie ładniejsze głosy. Od rzeczy nie polskich, a nie ekologicznych. Taki macie zachodzie. Ja keď prídete vy na Slovensko, tak ja budem ticho a nebudem kričať. Host je host. Ďakujem. Jeżeli przyjdziecie Państwo na Słowację, Juro obiecał, że zostaniecie godnie przyjęci i że będziecie potraktowani kulturalnie, ponieważ gość jest gościem i gościa się szanuje. Ja teraz poviem, prečo si myslím, že je tu nejaká chyba. Pani Hartmann! Juro teraz povie, dlatego myslím, že je tu jakýž bod. Puščka to nie je len biodiverzita. Puščka to nie je len nádherný les. Puščka to nie je len stabilita klímy. Puščka to nie tylko bioróżnorodność. Puščka to nie tylko stabilność. Puščka to nie tylko przepiękny las. Puščka je predovšetkým krásna. A myslím si, že na to sa zabúda. Puszcza jest przede wszystkim piękna i no, o tym się najczęściej zapomina. Kiedy nieco krasne, tak to ludzie milują. Kiedy coś jest piękne, ludzie to kochają. Ale ja kiedy miluję jakieś krasne dziewczę, tak na nią nie idę z motorową piłą. Juro mówi, że... Takže ja si myslím, že to, čo tu chýba, je láska a to myslím úplne skutočne. Nie ako New Age. Ako tým pánom, ktorí tu kričia z druhej strany, chýba láska a sa zamilujú do píšče, určite ju nebudú rúbať. To, co Jura uważa, že brakuje v tom celom probléme, to miłości. Miłości i szacunku dla Puszczy. Jeżeli ci panowie pojadą do Puszczy i ją pokochają, to zaczną ją chronić. A tak naprawdę brakuje im prawdziwego uczucia do lasu, który wycinają. A ja tym polskim lesnikom tu lasku, zamiłowanosć do Puszczy, z całego serca żyłam. Juro mówi, że naszym panu leśnikom, proszę Państwa, wam, Juro życzy tego, żebyście wreszcie pokochali Puszczę.
Cała Puszcza Parkom Narodowym. Cała Puszcza Parkom Narodowym. Lasy państwowe to dobro narodowe. Lasy państwowe.